Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy pierogi leniwe. Jak widzicie, składników nie jest wiele. Będą oczywiście jak zwykle w opisie filmu. I przechodzimy do wykonania przepisu. W dużym garnku zagotowujemy wodę z solą. Ja już mam ten etap za sobą. Do naczynia miksującego dodajemy 450 g twarogu tłustego pokrojonego na kawałki. Dodajemy 200 g mąki pszennej. Ja mam tortową. Dodajemy jedno jajko. Dodajemy łyżeczkę soli. Zakładamy pokrywę z miarką. Całość mieszamy 45 sekund na obrotach 3. Ciasto jest już wymieszane. Należy sprawdzić konsystencję ciasta. Jeżeli się lepi, należy dodać mąkę. Moje jest idealne, nie lepi się, więc nie będę dodawać więcej mąki. Gdybyśmy dodali, to zakładamy pokrywę z miarką i mieszamy jeszcze 6 sekund na obrotach 3. Oczywiście ciasto na leniwe można z powodzeniem ulepić w garnku, nie trzeba do tego termomiksa. Ciasto przekładamy na obficie oprószony mąką blat. Ciasto dzielimy na kilka części, formujemy wałki o średnicy około 2 cm, kroimy ukośnie na kawałki o grubości 1 do 2 cm, a następnie gotujemy partiami we wrzącej wodzie 4 do 5 minut od momentu wypłynięcia leniwych na powierzchnię. Powstały małe kopytka. Wrzucam teraz wszystkie, bo ja sobie dzielę na dwie kule i jedną połówkę gotuję jako jedną partię, drugą połówkę gotuję jako drugą partię. Wrzącą wodę mam już osoloną na gazie, więc teraz powrzucam do garczka i będę gotować 4-5 minut od momentu wypłynięcia.
Leniwe przerzuciłam już do garnka z osoloną wodą. Warto im kapnąć odrobinę oleju, żeby się nie sklejały. Przemieszać delikatnie, żeby oderwały się od dna garnka. Jak widzicie, one się od razu unoszą. Ja mam ogień skręcony na minimum, na największym palniku. Zaraz go troszeczkę podkręcę na większy i odczekam. Widzicie, że one już wypłynęły, więc odczekam około 4-5 minut i będę je wyciągać i polewać masełkiem, żeby się nie skleiły. W międzyczasie, jak leniwe gotują się w wodzie, wykonuję resztę pierożków z pozostałego ciasta. U mnie minęło już 5 minut. Jak widzieliście, w międzyczasie dokończyłam lepienie leniwych z pozostałego ciasta. Teraz wystarczy tylko wyciągnąć z garczka. W przygotowaniu nie stwarzają najmniejszych problemów, nie lepią się, nie rozwalają. Także przepis jest bardzo dobry. Ja sobie dodatkowo utopiłam masełko, którym gotowe leniwe polewam. Dzięki temu się nie zlepiają w oczekiwaniu na drugą partię gotujących się pierożków. Idę więc wrzucić do garczka moją drugą partię i potem pokażę Wam, jak wyglądają finalnie, z czym je jemy i jakie mamy propozycje podania. Leniwe są gotowe, ugotowane. Ja Wam pokażę propozycję podania, jaką ja lubię najbardziej. Polane masełkiem, posypane cukrem, odrobina miodu, więc fit nie będzie. Inni lubią z cebulką na wierzchu, ze skwarkami na wierzchu, z magą na wierzchu. Może być również z bułką na masełku. Dajcie znać w komentarzach, jak wyjecie swoje leniwe. Chętnie wypróbuję coś nowego. Ten przepis polecam, jest bardzo udany. Jeżeli narobiłam Wam ochoty, dajcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji i do następnej podróży. Do zobaczenia!